Iwona po śmierci Irka zamieszkała na jakiś czas w mieszkaniu Wojtka. Jest dziewczynie ciężko, lecz dzięki mężczyźnie nie załamała się. Niespodziewanie w domu lekarza pojawia się Ola z pozwem rozwodowym, który mu wręcza. Jednak kobieta nie wie, że jej mąż nie jest sam w mieszkaniu. Iwona, słysząc kłótnie małżonków, postanawia dowiedzieć się, o co chodzi. Na Wojtku pozew oraz groźby nie zrobiły większego wrażenia. Oświadcza byłej żonie, że kocha Iwonę i chce założyć z nią rodzinę. Iwona jest w szoku, a wściekła Ola wychodzi z mieszkania. Fajnie, że Wojtek ma takie plany wobec Iwony, ale moim zdaniem ten wątek jest już lekko naciągany. Bo umówmy się, ile można to ciągnąć? Wiecie, tak szczerze, wolałbym, żeby sezon trwał krócej, ale żeby coś się tam działo. A nie 150 odcinków, a z tego 90% to zapchaj dziury. Pierwsze sezony były lepsze, bo tego nie było. Ciągle się coś działo. Wątki były dynamiczne i chciało się to oglądać. A teraz są takie szybkie jak ślimak na widok nowej roślinki po deszczu. Napisz w komentarzu, czy kibicujesz Wojtkowi i Iwonie?